Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bez Kanału oraz na kanale X-Gier, bo zapewne też na tym kanale pojawi się materiał. Jak pewnie widzicie, mam koszulkę X na sobie, a to oznacza, że czas na moją metamorfozę! A kto ze mną będzie dzisiaj? Kto mi pomoże? Kto w końcu pokaże, że Suliga schudnie? Ten oto człowiek. Zobaczcie, jak zmieniła się jego sylwetka. Wystarczyło kilka miesięcy pracy. Teraz będzie przybitka, nie? Mariusz! Ty się tu musisz odzywać! Mariusz Mróz! Siema! Mariusz, wiemy o tym, że jesteś trenerem personalnym. Prowadzisz kanał Trener Mariusz Mróz. Ja widziałem u Ciebie na kanale wiele metamorfoz. Takich niezwykłych, tylko po prostu z ludzi, którzy naprawdę byli w formie takiej podobnej nawet do mnie, do wyrzeźbionej sylwetki naprawdę takiego atletycznego człowieka. Powiedz mi, jak to zrobiłeś i czy ja też mam taką szansę, żeby tak wyglądać? Przede wszystkim nie ja to zrobiłem, tylko oni to zrobili. Ja po prostu znam się na tym, co robię i wiem, jak komuś pomóc, wyjaśnić, pokazać drogę. I te osoby, które są zdeterminowane, które się zaangażują, to mają efekty. I właśnie te metamorfozy to są te najlepsze efekty. I Ty też to możesz zrobić. Pytanie brzmi, ile czasu na to potrzebujesz i czy się na tyle zaangażujesz, czy dasz radę. Bo ja wiem, że ja Ci pomogę i znam się na tym, co robię, ale to pracujemy, będziemy pracowali zdalnie, tak? Ja tak. Nie będę schodził z Tobą na treningi, nie będę nad Tobą stał, tylko to jest praca zdalna, więc musisz być gotowy na taką rzetelną pracę. Umówiliśmy się, Mariusz, że razem wspólnie będziemy działać i stworzymy ten projekt, gdzie pokażemy moją metamorfozę od początku do końca. Bo kiedyś próbowałem chyba nawet dwa razy taką metamorfozę przejść i pokazać od początku do końca, czy jest to możliwe. No i powiem Ci szczerze, byłoby to możliwe, gdyby pewne problemy moje osobiste, prywatne, w ogóle zawodowe, no i ogólnie brak determinacji w pewnym momencie się pojawił. Wszystkie inne sprawy były ważniejsze jak ta moja metamorfoza. No i pytanie jest teraz takie, oczywiście ja wiem, że z Tobą właśnie to mi się uda, bo jesteś tyle co autorytetem w tym, to wiesz co mam robić i wiesz też, jak zmotywować pewnie nie jednego człowieka. Ale czy online jest ten projekt możliwy do wykonania z Tobą? Jeśli chodzi o moją osobę. Taką, która tyle razy próbowała, no widzisz, dalej jest tak, jak jest. Wiesz co, jest to możliwe, jest to do zrobienia i ja już miałem takie osoby, które się zgłaszały do mnie albo do mojego teamu, tak, bo ja jakby nie jestem sam. Mam pracowników, dietetyków, trenerów, nawet lekarza mamy w teamie, czyli do nas się zgłaszali i próbowali wiele razy, byli na jakichś dziwnych dietach, przez wiele miesięcy im nie wychodziło, a później jak działaliśmy, to osiągnęli cel. Co najważniejsze, nie tylko osiągnęli cel, bo ja bym powiedział, osiągnąć cel, schudnąć 10, 15, 20 kilo, to jest proste pytanie, co dalej, tak? I utrzymać ten cel i zmienić swoje nawyki i zmienić docelowo życie, tak? Bo to się czasem wydaje, o, ktoś sobie schudnął, potrenował na siłowni, a to jest całościowa zmiana życia, jakości życia. Bo tu nie jest tylko odchudzanie, tak? Tu jest dużo, dużo więcej i to dużo więcej w sobie zawiera. I ja, mój kanał się nazywa Trener Mariusz Mróz, a ja tak się zastanawiałem ostatnio, no ja takim trenerem to już nie do końca jestem, bo ja nie tylko treningami się zajmuję, dietami, badaniami, nie ja osobiście, ale przez lekarza w moim teamie, więc no to jest tak, team cały i kompleksowa współpraca. A powiedz mi, ile czasu by mi zajęło do dojścia do takiej formy, której nigdy w życiu nie miałem? Połowę swojego życia do 20 byłem wychudzony, 70 kilo to był sukces dla mnie, czy mecz 76. A druga połowa życia, mam 35 lat, no to jest otyłość, tym razem drugiego stopnia, 120 kg około.
Nigdy nie wyglądałem taki... Nigdy nie byłem sportowanym człowiekiem. Chciałbym wyglądać jak ty na przykład, tak? Okay. No i co trzeba byłoby zrobić? Ile czasu na to poświęcić? Kwestie czasu są bardzo indywidualne. Można sobie gdzieś tam założyć, że nie wiem, będzie spadało około kilograma na tydzień. Około, ale to jest trochę więcej, później jest trochę mniej, więc można to wyliczyć. Ale rzeczywistość jest taka, że ja zawsze mówię, działamy w kontekście tygodnia, mamy kontakt co tydzień, wysyłasz mi pomiary, dostosowujemy wszystko co tydzień i działamy aż do osiągnięcia celu. I ja ci nie powiem, czy to będzie 5 miesięcy, 6 miesięcy równo, bo nie wiem, tak? Bo to wyjdzie w trakcie i w zależności od tego, jak będziemy szybko działali, co tam wyjdzie po drodze. Czyli waga ogólnie nie ma znaczenia, jaka będzie, tylko jaki będzie efekt taki efekt, wizualny. Tak? Bo jak jest gdzieś tam, zgłaszają się do mnie osoby, które zaczynają z tak, kiedyś na przykład się odchudzały. Zaczynają z poziomu 120, schudły do 70, 80. Ja z nimi nie pracowałem i one, co z tego, że schudły, wagę mają niską, jak sylwetka nie wygląda za dobrze. Mhm. Bo one przepaliły, spaliły mięśnie, spaliły też tłuszcz oczywiście, ale nam zależy na tym, żebyś ty spalił jak najwięcej tłuszczu, tkanki tłuszczowej i zachował, ewentualnie zbudował, bo na początku jest to możliwe, trochę masy mięśniowej, żeby po prostu sylwetka fajnie wyglądała. Tak? I to jest cel. I nie możemy patrzeć tylko w kontekście wagi, tylko całościowo też na zdjęcia i na całą zmianę. No ale dobra, Mariusz, jakbym teraz chciał zacząć, to od czego? Od rozmowy, konsultacji. Ja muszę dokładnie się dowiedzieć, czy masz problem, co wcześniej robiłeś i wtedy mogę ci rozpisać wszystko. Okej, okay, dobrze. Powiem tak, czy ilość czasu jest jakaś określona, ile powinienem na to wszystko poświęcić dziennie? Dziennie, tygodniowo? Chodzi mi o trening. Można chyba sobie... trening głównie, bo jedzenie to zawsze człowiek je, tak? Mhm. Można sobie oszacować, że zalecana ilość treningów to są 3 aktywności. Jakieś treningi siłowe do matora po około godziny i jakieś dodatkowe treningi, nie wiem, u ciebie to będzie na początku nawet szybkie chodzenie, dodatkowe treningi, tak żeby po prostu był ruch. Mhm. Bo z tego co już wiem, to masz mało ruchu, mało aktywności. Czyli mamy 3 treningi po godzinkę plus dodatkowy ruch, na przykład 2 razy w tygodniu. I w zasadzie tyle, jest wystarczająco. Okej, rozumiem. Powiem tak, no chciałbym, żebyśmy na Bez Kanału publikowali takie mięso, w sensie takie postępy pokazane, że wyglądałem tak, teraz wyglądam tak, a na X-Girze takie materiały z dnia codziennego, czyli taka walka codzienna z tymi słabościami, z tymi nowymi rzeczami, które tak na mnie, dla mnie teraz będą całkowitą nowością. Czyli jak na przykład prawidłowo stać? Tak, tego to się nauczymy. Jak robić pompkę, jak robić przysiad. To są rzeczy, co się wydają dla większości ludzi oczywiste, a popełniałem tam wiele błędów. I to później, po jakimś czasie się przekłada na kontuzję, na bóle, na wygląd sylwetki. Ja, wiesz, jestem z Opolszczyzny, dla mnie dojeżdżanie do Warszawy jest to jednak troszkę problem i koszt, więc tak naprawdę pytanie do ciebie jest teraz takie, jeśli będziemy razem współpracować, poprowadzimy ten projekt, gdzie pokażemy tą metamorfozę, rozumiem, że online'owo jestem w stanie zobaczyć każde ćwiczenie od początku do końca, jak je zrobić, mhm. A jak mnie coś zaboli, to co, mam cię zgłosić? Tak, dokładnie. I wtedy mamy, co dalej, tak? W zasadzie mamy już cały system, gdzie są nagrania, ty wysyłasz, robisz te ćwiczenia, wysyłasz nam nagrania, my to analizujemy. Czyli no jakby my się specjalizujemy właśnie w takim działaniu online'owym już od wielu lat i tylko na takich klientach się skupiamy. Więc da się to zrobić? Oczywiście no to nie jest tak, jak się chodzi z trenerem na treningi, ale to też wtedy x razy więcej kosztuje. No tak, to są koszty. Więc da się to wszystko przeprowadzić w taki sposób zdalny. A ile tych metamorfoz ty i twój team przeprowadziliście? Takich skutecznych, takich, że no, jest efekt. Co ciężko by to było zliczyć, bo tych metamorfoz zapewne już jest kilkaset. Po prostu dużo ludzi, szczególnie też kobiety, wstydzą się pokazywać swoją sylwetkę. Wiesz, to nie są osoby publiczne, w sensie medialne, takie jak ty, że pokazują swoje życie. Więc mamy te najlepsze, tą część osób, które dały zgody, które, nie wiem, przyjechały na wywiady. A część osób nie chce, jakby szanujemy ich prywatność, nigdy nic nie publikujemy bez zgody. Więc na pewno już ich było bardzo dużo, tak to mogę powiedzieć. Dokładnie nie mam statystyk ile,
Jak? Jeśli chodzi o moją sylwetkę, poziom trudności od 1 do 10. 10 jest najtrudniej, 1 najłatwiej. Na ile oceniasz skomplikowaność? No, tak ci powiem. Mojego tego, widziałeś jak wyglądam? Tak, jest no z 8,5. Naprawdę? No, ale dam radę, słuchaj. Tak? Mówię, tak, damy radę. Nie będzie tak łatwo, ale spokojnie. To w takim razie co? Dziękujemy Wam bardzo. Więcej informacji oraz kontynuacji filmów z Mariuszem znajdziecie na Bez Kanału oraz na X-Girze. Ale również zapraszam Was na kanał Mariusza, trener Mariusz Brus. Dokładnie. Gdzie zobaczycie bardzo dużo ciekawych, naprawdę zjawiskowych metamorfoz. I mam nadzieję, że niedługo tam znajdzie się też moja. W końcu. Bo ile można czekać, żeby w końcu wyglądać lepiej, nie? A Mariusz jest tutaj tak naprawdę też ze względu na Was, ponieważ Wy pisaliście w komentarzach, żeby w końcu poradzić się fachowca. Więc dzięki, Mariusz. Dzięki. Damy radę. Tak jest. Dokładnie.